Dzień dobry kochani, z tej strony Estera. Witam Was serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. I od razu na początku muszę Wam powiedzieć, że moja alergia wkroczyła na jakiś w ogóle inny level. Dzisiaj od rana już montowałam filmik, który zobaczycie jutro, czyli w niedzielę. I zauważyłam, właśnie, zauważyłam, że ja się cały czas drapię. I o ile wczoraj to jeszcze nie było takie dokuczliwe, że po prostu jakoś nawet nie zwróciłam na to uwagi, ja siedziałam i się cały czas drapałam, to dzisiaj jest po prostu tragedia. Swędzi mnie twarz, swędzą mnie plecy. Co ja tutaj w ogóle mam na tym oku? Zaraz sobie muszę iść pod prysznic. Naprawdę jest po prostu coraz gorzej i chyba sobie dzisiaj wezmę po prostu dwie tabletki i zastanawiam się, czy nie iść z tym do lekarza. Nie wiem, naprawdę to jest po prostu bardzo dziwne. Bo ja nigdy nie miałam aż takich problemów z alergią do czasu, kiedy się przeprowadziłam do tego kraju właśnie. Nie wiem, co tutaj pyli, nie mam pojęcia, na co jest ta alergia. Na pewno mam alergię na kurz. Nawet wczoraj, jak siedzieliśmy w poczekalni u lekarza, to też zaczęłam tam kaszleć. Wiecie, oni tutaj wszędzie mają dywany i tam jest na pewno tyle roztoczy, że to jest po prostu przegięcie. Słuchajcie, tak mnie swędzi twarz, że za chwilę po prostu zwariuję. Muszę iść po prysznic i nie wiem, może jeżeli mam na sobie jakieś pyłki, to je po prostu opukać. Biorę teraz dwie tabletki, bo to, co się dzieje, to jest po prostu rzeźnia. Nawet teraz, jak do Was mówię, to czuję, że tutaj cały nos mi się zatyka. No tak źle to jeszcze po prostu nie było nigdy. Nigdy, przenigdy. Dawid właśnie mi powiedział, że śniło mu się, że rozwalił okulary. Ty już masz traumę. Naprawdę? Jejku. Słuchajcie, ja teraz będę już robić obiad i dzisiaj właśnie zrobię ten chłopski garnek i tak się zastanawiam, czy zrobić pojedynczą porcję, czy podwójną. Podwójną! No chyba podwójną, nie? Tobie to będzie smakowało, nie wiem jak Bartkowi. Bartek właśnie teraz obcina włosy. I coś go długo nie ma. Już ponad godzinę. Może go ukradli? Ukradli go. I na organy sprzedadzą. Słuchajcie, ja nie wierzę, Bartka znowu... Bartek znowu został obcięty nie tak, jak chciał i mówi, że się nie będzie pokazywał na YouTubie. Dobry, witam. Jezu, on chciał mieć tylko trochę podcięte te włosy. Jezu, mogłam tam iść z tobą. No. Jezu. Ale dlaczego on cię aż tak obciął? Nie mam pojęcia. Mówiłeś może tak jak ostatnio? No tak, powiedziałem, żeby tam jedynkę tam na bokach i z tyłu i żeby no. Tam po prostu... Przyciął trochę. Przyciął górę trochę. No, pokazałem tam, ile mniej więcej ma przyciąć, on tyle zostawił mi. No nie wierzę, no odrośnie ci, no co, no dobrze wyglądasz przecież. Tylko, że ty lubisz mieć dłuższe, nie? No tak, wolałbym. A ten też mi przysłał zdjęcie pełno włosów. I tak coś mi właśnie nie pasowało. Ty to masz takiego pecha do tych fryzjerów. Jedziemy do Bobiego następnym razem, do Uster. Ja sobie sam sobie chujowę. Ty, ja cię chyba będę musiała obciąć. No, proszę. Ty w sumie na takich kręconych to może by mi dała radę. Ola ci obetnie następnym razem, ona jest fryzjerką. Że ja się zaraz... A ja będę nad nią stała z sikierą. Ja cię też zastanawiałem, nie? Bo ponad pół godziny mu zajęło to wszystko. No, właśnie, ja też tak się dziwię, mówię, Boże, przecież ty wyszedłeś godzinę temu, dlaczego ciebie jeszcze nie ma? Nie, tak mniej więcej podkreślę, zaraz sprawę, czemu ja nie widzę swoich włosów. Ale Bartek, przynajmniej masz dobrze obcięte, bo wtedy jak poszliśmy tutaj do miasta, to ci jeszcze zrobił tutaj tą grzywkę tak krótko. No. Taka fryzura w ogóle nie ma żadnej racji bytu, kiedy mam takie duże czoło. Ty nie masz dużego czoła. No tak, ale... A ty teraz taki, masz nadal taki odruch, że sobie odganiasz tą grzywkę. No to jest krótkie. Jezu Chryste. Dobrze wyglądasz, napiszcie mu, że dobrze wygląda. Dlatego ja nie chodzę do fryzjera. Bo ja zawsze, jak mówię, że chcę mieć dosłownie 5 cm obcięte. Zostawisz 5 cm. To 15 albo 25. Jeden już mam cały nos zatkany. A wziąłam jedną tabletkę dopiero, zaraz wezmę drugą, bo nie ujadę dzisiaj. Ale przestało mnie wszystko swędzić, to jest dobre. Poszłam do fryzjera i chciałam obciąć tylko końcówki. Miałam te 21 lat, może wtedy chyba nawet nie, 19 albo 20 i mi normalnie obcięła włosy do ramion, ja byłam po prostu załamana, a miałam włosy tak do tyłka aż i chciałam tylko te końcówki obciąć. Ale dobrze wyglądasz, naprawdę. Jezu, powinniście jego minę zobaczyć.
Świetne są ocenienia. Bardzo się cieszę z tego. O nie. Nie, ja nie wierzę. Nie wierzę. Następnym razem idę z tobą. W ogóle pojedziemy do Bobiego następnym razem. Idziemy następnym razem do innego fryzjera i nagramy vloga. I powiemy na YouTubie o jego tajemnicy. A by się zgodził chyba. Jak się zgodzi, to czemu nie? Albo pokażemy i zrobimy konkurs dla widzów, żeby zgadli, jaka jest jego tajemnica. I jestem pewna, że nie zgadną. Nikt nie zgadnie. Dobra, ja się biorę za przygotowanie tego obiadu. Ty ale w ogóle tak młodziutko teraz wyglądasz. Ja się zastrzelę. Mam tutaj wszystkie potrzebne składniki i robię jednak taką mega dużą porcję, która wystarczy na 2 dni. Także plan obiadów troszkę mi się zmienił, ale to nic. Mam tutaj, od czego tu zacząć? Może od lewej strony. Ziemniaki, 2 papryki, cebulę, kapusta, 5 ząbków czosnku, koncentrat pomidorowy, marchewka, sól, pieprz, kiełbasa śląska. Tutaj mam jakąś resztkę boczku, ziele angielskie, liść laurowy, 1 kostka rosołowa, olej, słodka papryka, koperek i majeranek. Najpierw pokroję sobie cebulę i podsmażę ją na odrobinie oleju. W sumie to zrobię tak, że najpierw sobie wrzucę... O, nie, ten palnik odpaliłam? O nie, już znowu róża grzebała. Ja sobie tutaj wyłączam, mam taki główny wyłącznik i zawsze jak kończę gotować, to po prostu wyłączam. Już teraz o tym pamiętam, po tym co się ostatnio stało. Jak tutaj prawie chałupę zjarałam. Dobra, wrzuciłam sobie ten boczek i on się troszkę podsmaży. A ja sobie będę kroić cebulę teraz. My się tutaj tak nabijaliśmy, ale tak mi szkoda tego Bartka. Przed chwilą przyszedł i zażartował, że mam mu dać jakiś sznurek, bo idzie się powiesić. Boże, no mówię wam, masakra z tymi fryzjerami. W międzyczasie już obrałam sobie marchewki i czosnek. I teraz doleję trochę oleju. I dorzucę cebulę. Cebuli jak zwykle dużo. Bardzo dużo. Teraz zetrę sobie czosnek na tarce. I też dorzucę go do cebuli. Teraz będę kroić kiełbasę. Ja tych kiełbas mam ogólnie 8, ale chyba użyję 6. Kroję ją w takie pół talarki. Pokroiłam już sobie część warzyw i teraz wlewam tutaj 0,5 litra wody. Wrzucam 1 kostkę rosołową. 1 liść laurowy. Rozerwę go sobie na pół w sumie. I nie wiem ile tego ziela angielskiego. Ze 3 ziarenka. Czas na tradycyjną pogadankę przy obieraniu ziemniaków, ale widzę, że mam jakieś takie tragiczne światło tutaj dzisiaj. Zapaliłam oba światła, ale niestety dzisiaj cały czas pada deszcz. Teraz w sumie chyba akurat nie pada przez chwilę, ale ogólnie pogoda jest po prostu tragiczna. Mam tutaj ciekawe pytanie i spróbuję na nie odpowiedzieć tak po prostu spontanicznie jak zawsze. Co Bartek? Załamany nadal? Nie wiem jak to wyszło. Nie wiem. Ja też nie wiem. Ja też nie wiem. Łukasz pisze, że przecież masę chyba 6 razy ci pokazywał, pytał ile chce ściąć. No tak, pokazałem, że ma... Ty mu pokazałeś, że ma ściąć tyle, a on ci tyle zostawił. No tak, pokazałem, że, masz ściąć tak tyle, coś takiego. No i on tyle mi zostawił, no. Patrz. Ty, ale rzeczywiście, bo one teraz są długie, jak masz je mokre i są wyprostowane. Bo one ci się kręcą. Ty, ja kupiłam taki masażer na ten. Kupię ci na porost włosów, tą biotynę. No, dokładnie. Ogarniemy to. Ja miałam takie żelki z witaminami. Kupię ci takie, będziesz brała. Bo tym szybciej rosną włosy. Co za tragedia. Nie. No ale i tak wtedy było gorzej. No tak, zawsze to było dosłownie dzień przed szkołą. No, to było dzień przed szkołą. Tak tam przynajmniej 2 dni. Nie, mogło być gorzej. Masz 2,5 dnia, wiesz, także... Mogło być gorzej. Zawsze troszkę odrośnie. Trochę odrośnie. No, odrosę chyba tam wynik. Rzeczywiście, jak są mokre, to są dłuższe. No,
Także... No ale to fryzjer powinien wiedzieć, wiesz, jak takie włosy się będą zachowywać, jak będą słuchania. Bo tam chwycił tak moje włosy, nie? Tak miałem no. Stąd, mniej więcej tak dotąd tak chwyciło, nie? I się pytał, czy tyle masz ciąć. Ja powiedziałem tak. Ja powiedziałem, nie wiem, co. No to będzie drama we vlogu. No. Naprawdę. Następnym razem pójdę z tobą. No bo już go wezmę tutaj, niech do mnie przyjedzie, bo ja nie chciałam, bo on tutaj, wiesz, obcina... Chyba, żeby ci na dworzu obciął. No tak, on zawsze na dworzu obcina. No właśnie. Czy jedzenie? Dawid, to dopiero początek. No przecież cebula chyba. Cebula, czosnek, kiełbaska. No pomoc? Nie, ja sobie tutaj ziemniaki obieram, wiesz. Pogadankę chciałam nagrać. Mam tutaj pytanie. Fajnie by było, gdybyś kiedyś opowiedziała coś o Anglikach, podejściu na przykład waszych sąsiadów do was, jako Polaków, w sklepach, urzędach i tak dalej. Jakie masz wrażenia? Jeżeli chodzi o sąsiadów, to my mamy tutaj super sąsiadów i nie ma w ogóle żadnych, totalnie żadnych problemów z nimi. Wszyscy są mili. No. Ja w ogóle bardzo rzadko widuję sąsiadów, bo to jest taka bardzo, bardzo spokojna okolica. Ktoś mi ostatnio mówił, że tutaj właśnie jest ładnie. A, to pani jak mi paczkę przyniosła, to mówiła, że ładnie. No wszędzie jest ładnie, tylko nie przed moim domem, bo przed moim domem to w ogóle jest taki syf, pety porozrzucane, będzie to trzeba posprzątać. Ale kiedy to zrobić, jak ciągle pada? Wy będziecie sprzątać, jak się ładniej zrobi. Nie, bo muszę sobie kupić rękawiczki, bo przecież nie będę tego robiła gołymi rękoma. Tam jest pełno petów powrzucanych między kamyczki, więc nie wiem, jak to ogarnę. Jakieś krzaki. W ogóle trzeba by było łopatę kupić i grabie. No więc jeżeli chodzi o sąsiadów, to wszystko zależy od ludzi. Tam, gdzie mieszkał Łukasz, jak miałam sąsiadkę, tam, gdzie ja mieszkałam, miałam sąsiadkę, z którą się kolegowałam. W sumie nadal się kolegujemy, tylko że ostatnio coś nie możemy się spotkać, bo już się umawiamy, nie wiem od kiedy. I jakoś, nie wiem, jakoś nam zawsze nie po drodze, żeby się spotkać. Ona właśnie obcina róży włosy. No i w sumie musi to zrobić już teraz jak najszybciej. Nie chcę, żeby obcinał jej włosy nikt inny, bo ona to ostatnio zrobiła bardzo fajnie. Jak byłam z nią u innych fryzjerów, to oni po prostu robili to byle jak. I ona miała tutaj coraz więcej i więcej włosów w tej grzywce. A ona jej tak fajnie obcięła, że zostawiła jej, co prawda tutaj miała takie troszkę dłuższe te pasemka, ale one już teraz odrosły i jak jej teraz obetnie, to już to będzie wyglądało bardzo fajnie. Tak więc właśnie chciałabym, żeby ona jej je obcięła. A druga sąsiadka tam to była taka naprawdę wredna baba. Ona co prawda nie robiła żadnych problemów, ale na przykład na drugich sąsiadów donosiła do Kansila, bo nie mieszkali w mieszkaniu kansilowskim. Mieszkają zresztą tam nadal, chyba tak. I na przykład potrafiła zadzwonić do Kansila i złożyć na nich skargę, dlatego że przeszli po jej trawniku. Tak. Wydaje mi się, że to wszystko zależy od człowieka i to nie jest istotne nawet, czy to jest Anglik, czy nie Anglik. O i właśnie była też taka sytuacja, że jedna sąsiadka wystawiła rowerek z napisem za darmo, żeby ktoś go sobie po prostu wziął z ulicy. I ja go wzięłam, a że wiedziałam, że ona ma trójkę dzieci, no to poszłam im kupić jakieś tam słodycze. I właśnie zapukałam do niej do drzwi i powiedziałam, że wzięłam ten rowerek i że w ogóle fajnie, że Róża będzie miała super rowerek i że mam coś tam dla jej dzieci. No także... Wszyscy są ogólnie, jeżeli chodzi tutaj o sąsiadów, czy to tam, gdzie mieszkałam, czy teraz, gdzie mieszkam tutaj, to naprawdę nie mogę powiedzieć totalnie złego słowa na temat moich sąsiadów. Ale słuchajcie, właśnie, bo się dowiedziałam ostatnio, że tutaj w tym domu przede mną mieszkał pan, który miał, uwaga, usiądźcie, 30 kotów i 8 psów. Więc ja się naprawdę totalnie nie dziwię, że ten dom był odmalowany. Bo normalnie domy kansilowskie nie są tak fajnie zrobione w środku. A tutaj no naprawdę nie dziwię się, że i był cały wymalowany i że drzwi są nowe. Bo wydaje mi się, że te drzwi są chyba wszędzie właśnie nowe. No i kuchnia jest nowa. Bo ja sobie po prostu wyobrażam, co tutaj musiało być w tym domu. To musiało być syf i malaria po prostu. Jeżeli chodzi o sklepy, no to oczywiście w sklepach są wszyscy bardzo mili, są przemili. Anglicy w ogóle są tacy, że oni są naprawdę bardzo mili. Nawet jeżeli się idzie parkiem, to mówią dzień dobry. Wszyscy sąsiedzi też mówią dzień dobry, pytają jak się czuję. Ja też w ogóle dzięki temu, że tutaj ci Anglicy są tacy mili, ja też stałam się taką miłą osobą, że na przykład uśmiecham się do obcych ludzi na ulicy albo powiem dzień dobry. Anglicy w ogóle są tacy, że oni często podchodzą i zagadują.
na przykład w sklepie ostatnio zaczepił mnie taki starszy pan i powiedział, że podobają mu się róże włosy. I to jest tutaj absolutnie normalne, bardzo często po prostu właśnie Anglicy zaczepiają i coś mówią. Albo na przykład, że podobają mi się twoje włosy, twoje paznokcie. I to kobiety, wcale nie mężczyźni, tylko właśnie kobiety potrafią zaczepić i powiedzieć komplement. Także to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo miłe. I ja też teraz tak robię, że na przykład jeżeli widzę w sklepie, że kasjerka ma fajne paznokcie, pomyślę to sobie, to od razu jej to mówię. Czasami tak jest, że naprawdę obca osoba potrafi mi po prostu poprawić humor. Właśnie, na przykład jestem na zakupach w sklepie, podchodzi do mnie dziewczyna i mówi, ale masz super outfit. I to jest tutaj totalnie normalne. Ja właśnie zaczęłam robić tak samo. Jeżeli mi się coś u kogoś podoba, no to sprawię mu taki komplement i wiem, że takiej osobie będzie miło. Natomiast jeżeli chodzi o urzędy, to jest naprawdę ciężko tutaj cokolwiek załatwić, przynajmniej mi. Ja ogólnie mam problem praktycznie ze wszystkim, z jakimiś tam sprawami urzędowymi, żeby sobie coś załatwić. Na przykład jak załatwiałam sobie ten status przedosiedleńczy, bo jestem tutaj jeszcze za krótko, żeby mieć settled status, więc mam pre-settled status, no to mój wniosek został odrzucony. Oni ogólnie zauważyłam, że tutaj w tych urzędach mają bardzo duży bałagan i często jest tak, że naprawdę bardzo, bardzo ciężko jest coś załatwić. Tutaj na przykład jest tak, że na dziecko do 4 roku życia, o ile się nie ma jakichś tam kosmicznych dochodów rzędu 50 tysięcy rocznie, co mi oczywiście nie grozi, dostaje się 4,25 tygodniowo. To najpierw było w formie bonów i ja te bony dostawałam, a później wprowadzili takie karty. I od czasu, kiedy wprowadzili te karty, ja tego nie dostaję. Za to można kupić tylko i wyłącznie owoce, warzywa albo mleko dla dzieci. To się nazywa chyba Zdrowy Start, coś takiego, Healthy Start, no. I wiecie co, ja pisałam do nich raz, drugi, na jednego maila, oni mi w ogóle odpisali po chyba 4 miesiącach, albo w jakimś takim kosmicznym w ogóle okresie czasu. Ja im odpisałam i nie dostałam od nich żadnej odpowiedzi. Później jeszcze raz napisałam i podejrzewam, że ja tego w ogóle nie będę dostawać, bo nie wiem dlaczego. Nie mam pojęcia, ale wiem, że dużo dziewczyn też miało problem na przykład, żeby dostawać to takie rodzinne, które się należy wszystkim, oprócz właśnie osób, które mają ten kosmiczny dochód. I na przykład musiały bardzo, bardzo długo czekać. Ostatnio właśnie słyszałam o takiej sytuacji, że dziewczyna bardzo długo czekała, żeby dostać ten child benefit, po czym dostała za mało niż powinna dostać. No i niestety właśnie, jeżeli chodzi o sprawy urzędowe, no to bywa naprawdę ciężko. Nie zawsze, ale czasami jest naprawdę nieciekawie, jeżeli chce się coś załatwić. No i dobra, teraz już wrzucam warzywa, te, które mam pokrojone. I muszę pokroić resztę, przede wszystkim te ziemniaki, bo one oczywiście będą najdłużej się gotować. Ja je chcę pokroić na takie większe kawałki, bo to jest ta odmiana, która się rozpada podczas gotowania. Więc nie chcę, żeby mi się zrobiła tutaj taka totalna dryzda. Prawie jeszcze wszystko nie dobrze. Mogę dodać? No, możesz dodać. Możesz dodać łyżeczkę majeranku. Weź sobie łyżeczkę. No ale zobacz, jaki garnek jest duży. No, trochę więcej. Daj jeszcze odrobinę. Tak? Mhm. Ile tego? Paprykę to prawie całą, wiesz? Tą resztkę. A koperek na końcu. Syp, syp. Śmiało. Zobaczcie, wyszedł mi tutaj praktycznie cały garnek i teraz będę sobie dodawać
koncentrat pomidorowy. Dodałam już też sól i pieprz. Zaraz to sobie wszystko wymieszam i będę dusić dalej. Wyszłyśmy sobie do sklepu, bo skończyła mi się woda. Piękny kwiatuszek masz, pachnie? A psik? O nie, ale aucie. Jakie aucie? Co się dzieje? Trzeba je topić. Nie wiem, czy będzie to widoczne na filmie, ale trochę kropi. Ale tak troszeczkę tylko. No Róża, bo tu piesek jest, będziesz czekał? Chodź, chodź. Tam pieska mają. Taki spacerek z Różą to chwilkę trwa, nie? Bo ty się musisz przy wszystkim zatrzymywać, zbierać kwiatki po drodze. Daj rączkę, idziemy. No, idziemy, idziemy. Nie, 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 nie kupujemy gazetek, a już na pewno nie aż tyle. Ty dostałaś wczoraj gazetkę. Mamo? Dostałaś wczoraj gazetkę. O oktonautach. Nie, nie kupujemy gazetki dzisiaj. Chodź, idziemy po wodę. Odłóż gazetkę, Róża. Słuchajcie, ja już w ogóle mój obiad zjadłam i Bartek też, a Dawid będzie jadł dopiero teraz. Nałożył sobie i muszę wam powiedzieć, że to jest naprawdę pyszne. Więc jeżeli lubicie tego typu rzeczy, to naprawdę, naprawdę polecam. A ja teraz sobie zrobię kawkę i będę ogarniać dom. Jedno pranie już mi się wyprało, muszę je wrzucić do suszarki i mam też dużo ubrań do składania. Bo ostatnio nie robiłam tak prania na bieżąco i troszkę się nazbierało niestety. I nie wiem, co jeszcze będę robić. Może posprzątam łazienki? Chyba tak. I na pewno muszę ogarnąć w sypialni i może rozpakuję sobie do końca już ten karton z tymi rzeczami, bo on cały czas stoi w salonie. Od poniedziałku, a dzisiaj jest sobota, więc już 5 dni stoi. Jak widzicie, troszkę tutaj tego jest, więc mam co robić. Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego ta narzuta jest taka mała, to dlatego, że skurczyła mi się w suszarce. I wiecie, no zauważyłam, że ta suszarka niektóre rzeczy kurczy rzeczywiście. Dlatego niektóre rzeczy będę teraz, w ogóle jeżeli będzie tak ciepło, to będę je suszyć na dworze. I na przykład tę bluzę. Bluza to jest taka bluzka w sumie. Ona jest taka cienka. Nie, no bluza. Tę bluzę Bartek już mierzył i ona jest dla niego taka, no na teraz. Zbyt długo jej nie ponosi, więc ja jej w ogóle nie wkładałam do suszarki, bo bałam się, że jeżeli ona się skurczy chociaż troszkę, to już po prostu będzie na niego zbyt mała. Wczoraj, zanim wychodziliśmy do lekarza, bo on oczywiście ubrał najgorsze spodnie dresowe, jakie tylko miał. W ogóle dajcie znać, czy u was tak jest, że dziecko sobie po prostu wyjmuje to, co jest na wierzchu do ubrania w szafie, i nie patrzę w ogóle na te rzeczy, które są pod spodem, bo w przypadku Bartka totalnie tak jest. Dawid fakt, że on tam sobie wybiera jakieś ubrania i stara się je tak dopasować, żeby pasowały do siebie. A Bartek po prostu, on nie patrzy, co ubiera i tylko bierze to, co jest na wierzchu. I zajrzałam sobie do tej jego szafy i jak zobaczyłam te jego spodnie, to powiem wam, że on po prostu mnóstwo rzeczy ma już za małych, totalnie za małych. Jeszcze dzisiaj nie będę sprzątać u niego w szafie, ale czeka go to naprawdę w najbliższych dniach. I mówię do Bartka, Bartek, trzeba wymienić ci garderobę już teraz, no bo wszystko jest na ciebie za małe. On nie, przeżyje, jest okej, dam radę. Wszystko byleby nie iść na zakupy. A ja naprawdę muszę go zabrać na zakupy, bo kupować coś bez niego jest mi naprawdę bardzo ciężko. On ma z Primarka koszulki męskie, rozmiar S i one są już takie naprawdę na styk po prostu. Więc będę mu musiała już chyba kupować męskie M-ki. Cześć! Mamo! Tak? Kartek jest chyba... Nie! Chyba jest.
Ale mama teraz musi składać ubranka, wiesz? Baję. A poczytasz sobie sama? Tak to jest, Lizia. Dziękuję. Róża, nie skacz mi tutaj. O, kangurek? No patrzę, krokodyl. Wow, ale krokodyl. Lubisz skarpety? Okej. Moje skarpety. Bartek, zostawiłeś jedną parę. A to wszystko jest bez pary. Ja po prostu nie wiem. Biorę wszystko i po prostu będę te, których nie ma w ogóle. Ja nie mam pojęcia, co się dzieje z tymi skarpetami zawsze. Wybrałam sobie tę kurtkę i powiesiłam ją tutaj tak na wieszaku, żeby wyschła. Bo oczywiście bałam się ją wrzucić do suszarki. No i też nie chcę, żeby właśnie krzywo. Coś się muszę poprawić. No boję się, że mi straci kształt po prostu, jak ją gdzieś tam powieszę na grzejniku. Więc niech sobie tutaj tak powoli schnie. Wyjęłam sobie z tego kartonu jeszcze dwie pary puzli. Pierwsze wyglądają tak i drugie tak. I to już są wszystkie puzzle. Idę je sobie teraz włożyć do szafy. Bo już oczywiście Róża mi się wcześniej dobrała do nich, ale na szczęście były w workach zaklejonych, więc ich nie wysypała. Dla mnie osobiście najgorsze w posiadaniu dzieci małych jest to, że małe dzieci wszystko rozwalają. Rozwalają zabawki. No wiadomo, że jeżeli dziecko chce się bawić klockami, no to trzeba je rozrzucić na podłodze. Ale te klocki za chwilę się już jej nudzą. Więc chce inne klocki albo inne zabawki. I to jest po prostu takie, wiecie, to jest taka syzyfowa praca, że ciągle te zabawki się sprząta. Dzieciak je rozwala, sprząta, rozwala, sprząta, rozwala. I jestem już tam tak zmęczona, że momentami nie mogę doczekać się, kiedy dorośnie. Ogarnęłam sobie trochę chatę i teraz tak, ogólnie w pralka pierze i mam do zrobienia jeszcze jedno pranie oprócz tego. Suszarka też chodzi i będzie słychać szum. Więc wydaje mi się, że po prostu pokażę Wam kilka rzeczy z tego kartonu, który mi został i będę już na dzisiaj kończyć. Muszę się zająć małą, bo coś mi się wydaje, że Łukasz już dzisiaj nie przyjdzie jej zabrać. Więc po prostu będę się musiała z nią pobawić, bo naprawdę no, ona chce mojej uwagi i to jest absolutnie normalne. To nie jest tak, że ona jest jakaś niegrzeczna, tylko po prostu ja jestem zajęta tutaj jakimiś sprawami, a ona siedzi sama. Chłopaki dzisiaj sobie grają razem na laptopie, więc po prostu ona wymaga troszkę więcej mojej uwagi. Pokażę kilka rzeczy i będę kończyć, tak jak powiedziałam. Jak nagrywam z włączoną suszarką, to strasznie później słychać na filmach. Okropnie. Jesz jak jesz! Mamo! Słuchajcie, tutaj mam w ogóle parę kubków. To są takie zwykłe jakieś kubki, takie typowo do wybicia. Bo jak wiecie, dzieciaki cały czas zbijają kubki. Pokaż, Róża. Pokażemy, co to jest. To jest masażer do główki. Bartkowi się to teraz przyda na porost włosów, już mu mówiłam. Wzięłam sobie też świeczki, bo ja tutaj miałam na szafce świecznik, ale Róża mi te świeczki połamała. Ja je zostawiłam, żeby je po prostu sobie przetopić i może zrobimy z Dawidem jakieś swoje świeczki kiedyś. No ale takie połamane stać nie mogły. Co ty tam sięgasz? Zaraz mama ci tutaj da coś, no. Same skarby tam są. Zobaczcie tutaj, mam taką solniczkę i pieprzniczkę, śliczne są. Tutaj mam koszyczek do kuchni,
A tutaj jest taki zestaw dla róży. I ogólnie róża... No, dziudziu. To jest nowe akurat. Tutaj jest szampon i taki jakby pojemniczek do polewania. Róża, możesz być cichutko, bo mama próbuje coś... Na... Nie bierz tego do buzi. Mama tu próbuje nagrać. To jest taki pojemniczek do polewania wodą włosków dziecku. Ja ogólnie robię tak, że właśnie udaję, że pada deszcz i wiecie, cuduję tak w tej kąpieli, bo róża nie chce teraz myć włosów. Strasznie po prostu krzyczy, jak mamy zmyte włosy i bardzo tego nie lubi robić. Może z czymś takim będzie szło łatwiej. Kolejna rzecz to jest taki wieszak, na którym można wieszać, no pewnie też krawaty, ale jakieś paski, apaszki, tego typu rzeczy. Ach, już widzę, że on jest na krawaty, rzeczywiście. Róża, zostaw to. Dla Róży mam też Kena i Barbie. Taką opaskę na włosy. I okularki przeciwsłoneczne. Dobra, kochani, wiecie co? Ja już dzisiaj kończę, bo to nie ma najmniejszego sensu. Nie będę się z Różą przekrzykiwać. Chciałam wam tutaj coś jeszcze nagrać, ale widzieliście, że po prostu nie da się. Myślałam, że Łukasz ją zabierze i że po prostu sobie coś porobię na spokojnie, no ale nie dzisiaj. Dobra, kochani, pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia. Pa!